Na cześć i chwałę Panu Bogu, Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej, Jedynemu i na pożytek nasz zbawienny. Czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, na piątą niedzielę po Wielkanocy, lekcję wyjętą z listu świętego Jakuba Apostoła. Najmilsi, bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli kto słucha słowa, a nie wypełnia go, podobnym będzie do człowieka przypatrującego się naturalnemu swemu obliczu w zwierciadle, gdyż przypatrzył się sobie i odszedł, a niebawem zapomniał, jaki był. Kto zaś wniknął we wzniosłe prawo wolności i wytrwał w nim, stał się nie tylko zapominającym słuchaczem, ale wykonawcą dzieła. Ten będzie błogosławiony dla czynu swego. A jeśli kto mniema, że jest pobożny, nie powściągając języka swego, lecz zwodząc serce swoje, tego pobożność próżna jest. Czystą i nieskalaną pobożnością wobec Boga i Ojca jest nawiedzanie sierot i wdów w utrapieniach ich i strzeżenie samego siebie od zmazy tego świata. Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Jana, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, jeśli o co prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam. Dotychczas o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. To wam mówiłem w przypowieściach. Nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach mówić wam będę, ale jawnie o Ojcu oznajmię wam. W on dzień w imię moje prosić będziecie i nie mówię wam, że ja będę prosił Ojca za wami. Sam bowiem Ojciec miłuje was, boście wy mnie umiłowali i uwierzyliście, że od Boga wyszedłem. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Rzekli mu uczniowie jego: oto teraz jawnie mówisz i żadnej przypowieści nie powiadasz. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzebujesz, żeby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeśli kto mniema, że jest pobożny, a języka swego nie powściąga, zwodzi sam siebie, a jego pobożność próżna jest. Twarde są to słowa, które czytamy w dzisiejszym liście świętego Jakuba, apostoła. Współgrają one jednak bardzo dobrze z całą resztą Bożego objawienia. Sam Pan Jezus mówi nam, że z każdego niepotrzebnego słowa przyjdzie zdać nam sprawę na sądzie ostatecznym. A Jakub apostoł mówi w innym miejscu, że nasz język to ten organ, który bezcześci całe ciało. Że nasz język jest jak mały ogień, który potrafi wielki las podpalić. A więc objawienie nie pozostawia nam żadnych wątpliwości. Na nasz język musimy bardzo uważać. I gdy dzisiaj słyszymy te twarde słowa świętego Jakuba apostoła, kto mniema, że jest pobożny, a nie powściąga swego języka, jego pobożność próżna jest. On sam siebie oszukuje. Gdy słyszymy te słowa, to nie obrażajmy się na nie. Nie denerwujmy się, że jak to tak można krytykować i jak to tak można ciągle tylko zwracać uwagę na to, co jest nie tak. Pamiętajmy, że ta droga szeroka, spokojna droga, na której człowiek podąża nie w spokoju, w pewnym sensie w spokoju, nie zmartwiony swoimi niedoskonałościami, nie przejmując się tym, co mu dolega, jakie tam ma braki i grzechy, ta szeroka droga, wiemy, dokąd prowadzi. Natomiast ta droga, która do nieba prowadzi, ona jest wąska. Niewielu jest tych, którzy ją znajdą, mówi Pan Jezus, a jeszcze trzeba przecież na niej wytrwać. Ta droga jest wąska, dlatego że wymaga też wysiłku. Jest to jednak oczywiście wysiłek błogosławiony, wysiłek, dzięki któremu my wzrastamy. A więc oczywiście, że w pierwszej chwili przyjemniej jest dla człowieka nic ze sobą nie robić, nie zastanawiać się nad swoimi wadami. Przyjemniej jest słuchać takich kazań,
które nas chwalą albo mówią o niczym. Ale no nie o to chodzi, żeby dbać o to, co jest dla nas w tej chwili konkretnie przyjemne. Bo czasami rzeczy, które w tej chwili przyjemne są, już za chwilę doprowadzą nas do bólu, do cierpienia. Albo pozostawią nas w takim stanie, który spowoduje później u nas i u innych bardzo wiele bólu i cierpienia. I w tym życiu, i oczywiście również w przyszłym. A więc jak najbardziej powinniśmy z radością słuchać tych słów, które nas upominają. Powinniśmy mieć tą gotowość przyjmowania tych twardych, ciężkich słów, które mamy chociażby zawarte w Bożym objawieniu. Dziękujmy Panu Bogu za te słowa, bo one są orzeźwiające, bo one pozwalają nam spojrzeć na nas samych po prostu realistycznie. A takiego spojrzenia bardzo potrzebujemy. A więc, gdy słyszymy te słowa, to nie myślmy o tym, co to inni właśnie kiedyś już nam nie powiedzieli i jak to nie opanowali swojego języka, tylko spójrzmy na nas samych. Jak często my nie powstrzymujemy, nie powściągamy naszego języka i mówimy te słowa, o których Pan Jezus mówi, że są niepotrzebne, że z każdego z takich słów zdamy sprawę na sądzie. Bez wątpienia łatwo jest tutaj zgrzeszyć, co wynika już z przytoczonych cytatów. I bez wątpienia dlatego bardzo musimy uważać, bo przecież nie chcemy, aby do nas odnosiły się te słowa, że próżna jest taka pobożność, a jest to pokusa zupełnie codzienna. I zupełnie codziennie my jesteśmy zagrożeni tym, że uczynimy tą naszą pobożność próżną. Powiem, jak bardzo gorszące to jest, gdy ludzie niewierzący na przykład widzą człowieka, który właśnie jest pobożny na zewnątrz, przychodzi do kościoła, modli się, a później nie powściąga swojego języka, a później mówi rzeczy, które są gorszące. Później okazuje się, że jego usta są jak ta szczelina, z której nieustannie jad wypływa. Jakże bardzo jest to gorszące. I oczywiście, że wtedy taki katolik staje się wielkim zgorszeniem i być może przyczyną tego, że, jak również mówi Pismo, poganie bluźnią Bogu. A więc miejmy się tutaj na baczności i codziennie walczmy o to, żeby nasz język nie był jak ten mały ogień, który wielki las podpala, aby on nie bezcześcił całego naszego ciała. W jaki sposób mamy o to dbać? Otóż, gdy mówimy, pamiętajmy o tym, żeby nie mówić ani za mało, ani za dużo. Za mało mówi ten, kto nie powie tego, co jest potrzebne. Ten, kto na przykład wycofuje się z rozmowy, bo go to nie interesuje, nie obchodzi i można w ten sposób zgrzeszyć przeciwko miłości bliźniego. Jeśli nie obchodzi nas zupełnie drugi człowiek, jesteśmy z nim, nie interesuje się, nie obchodzi mnie to w ogóle. Może być to brak miłości bliźniego. Może to być brak również miłości bliźniego, gdy powinienem o czymś komuś powiedzieć z jakiegokolwiek powodu, a nie powiem. Ale to jest być może rzadsza pokusa niż ta, żeby powiedzieć za dużo. I tutaj pamiętajmy przede wszystkim o tym, że gdy mówimy, to nie mówmy po to, żeby sobie coś dać. To jest ogromna pokusa i myślę, że bardzo często w nią wpadamy, że gdy mówimy, gdy zaczynamy mówić, to nasza perspektywa jest w praktyce taka, że co ja mogę powiedzieć, żeby dobrze wypaść? Co ja mogę powiedzieć, żeby zrobić dobre wrażenie? Co ja mogę powiedzieć, żeby wypaść tak i tak, żeby ten i ten spojrzał na mnie tak i tak? Co ja mogę powiedzieć, żeby to tak zrobiło takie dobre wrażenie? Jak często patrzymy w ten sposób? Nasze spojrzenie przyklejone jest wtedy do nas samych i nasza mowa, która przecież służy do tego, żeby przekazywać myśli, ona powinna być uczynkiem miłości bliźniego. Ona powinna prowadzić ludzi do Pana Boga, dawać im to, co dobre. A my się zastanawiamy, jak tu zwrócić na nas uwagę, jak tu jeszcze dobrze wypaść, jak tu się jeszcze nie pokazać. I to jest pokusa zupełnie codzienna, zupełnie oczywista, taka tutaj bez wątpienia każdy bardzo często doświadcza. A więc pilnujmy tego, że gdy mówimy, raz oczywiście, że żeby nie mówić rzeczy niepotrzebnych, ale
Można mówić rzeczy potrzebne i mówić ich za dużo, nie pozwalając przez to innym się wypowiedzieć, no to też zdradza, że właśnie wciąż patrzę na siebie, że mówię po to, aby na siebie zwrócić uwagę, a nie po to, żeby komuś coś dać. A więc należy mówić tyle, ile trzeba. Tyle, ile trzeba ze względu na miłość bliźniego. Oczywiście miłość bliźniego czasami domaga się tego, żeby powiedzieć też komuś coś przykrego. No ale właśnie, to jest już kolejny punkt, który warto poruszyć. Należy mówić właśnie to, co trzeba. I to jest to, o czym mówi Pan Jezus. Z każdego niepotrzebnego słowa przyjdzie zdać wam sprawę na sądzie ostatecznym. Każde niepotrzebne słowo. I oczywiście nie chodzi o to, że każde słowo musi być bezpośrednio, musi by stać za nim jakiś interes. To nie o to chodzi, że to musi być konkretnie, zawsze jakaś bardzo konkretna sprawa i nie można w ogóle o niczym niekonkretnym porozmawiać. Oczywiście nie o to chodzi. Niepotrzebne słowo to jest słowo, które jest bytowo, ontologicznie niepotrzebne, czyli takie, którego lepiej, żeby go nie było. Takie słowo, które na przykład niepotrzebnie krytykuje drugą osobę, czyli jest to obmowa. Takie słowo oczywiście, które jest oszczerstwem, czyli które krytykuje, jednocześnie mówiąc rzeczy nieprawdziwe o drugiej osobie. To są przykłady oczywiste, ale jak najbardziej mogą być właśnie takie słowa, które są niepotrzebne, a które nie są bezpośrednio od razu grzechem. To jest na przykład wtedy, gdy człowiek swoim słowotokiem próbuje gdzieś tam się wynosić. Wprawdzie nie mówi rzeczy złych, nie mówi nic grzesznego, ale mówi rzeczy niepotrzebne i zalewa słuchaczy jakimiś tam swoimi wywodami o tym czy tamtym, właśnie mając na celu przeważnie zwrócenie na siebie uwagi. A to są bez wątpienia słowa niepotrzebne, z których przyjdzie zdać sprawę na sądzie. Oczywiście takie słowo, które wypowiadamy, żeby coś komuś dobrego dać, nawet jeśli to jest słowo o niczym ważnym, nawet jeśli to są drobiazgi, właśnie słowo, które daje komuś radość, bez wątpienia nie jest słowem niepotrzebnym. To jest słowo, które może być po prostu nawet uczynkiem miłości bliźniego. No i trzeba mówić jeszcze tak, jak trzeba. To znaczy nawet gdy mówimy to, co trzeba i nawet gdy mówimy tyle, ile trzeba, to może się jeszcze zdarzyć, że mówimy nie tak, jak trzeba. To się może zdarzyć szczególnie wtedy, gdy jakieś silne emocje nas popychają. I to się często zdarza na przykład, gdy komuś chcemy zwrócić na coś uwagę. To bardzo często jest to ważna rzecz i sama miłość domaga się tego, żeby zwrócić komuś na coś uwagę. I chcemy to powiedzieć i nie rozwodzimy się na tym za długo, no ale może się zdarzyć, że wtedy emocje popchną do tego, że mówimy zupełnie nie tak, jak trzeba. Że mówimy to w sposób na przykład albo przesadnie mocny, przesadnie intensywny, przesadnie agresywny, przez to człowiek od razu się zamyka i celu na pewno nie osiągniemy, albo mówimy bojąc się, że to może nie wypada, może nie trzeba, może z jakiegokolwiek powodu, bojąc się, mówimy w sposób tak niejasny, że również rzecz do samego słuchacza nie dotrze. A więc trzeba mówić również tak, jak trzeba. Znowu, pamiętając o celu. Jaki ma być cel? Jeśli chcemy dać temu drugiemu człowiekowi coś dobrego, nawet jeśli to jest upomnienie, bo to też jest coś dobrego. Jeśli kogoś do dobrego prowadzimy, upominając go, to też jest coś dobrego. Ale jeśli chcemy to zrobić, to jak mówi święty Tomasz, jest to tak proste, że aż trudno o tym mówić, natomiast wcale w praktyce nie jest to takie proste, że jeśli chcemy kogoś upominać, to musimy tak upominać, żeby to miało szansę odnieść skutek. A jak człowiek właśnie od razu atakuje drugiego człowieka, no to nie ma szans, żeby to odniosło jakikolwiek skutek, bo człowiek wchodzi, ten rozmówca, czy drugi człowiek wchodzi wtedy w tryb obronny i okopuje się na swojej pozycji, po prostu nie ma żadnych szans na to, żeby cokolwiek osiągnąć. A więc nie zaniedbujmy tego obszaru, pamiętajmy o tych słowach Pana Jezusa, to są przerażające słowa tak naprawdę, że z każdego niepotrzebnego słowa przyjdzie zdać nam sprawę. Pamiętajmy zawsze, gdy mówimy, że gdy otwieramy nasze usta, to ma to służyć miłości Boga i bliźniego, a nie ma to służyć pokazaniu nas samych, nie ma to służyć nam. Niech to zawsze służy Bogu i bliźniemu.
Dbajmy o to z miłości do Pana Jezusa i pamiętając o tym Jego wielkim przykazaniu, o tym, do czego On nas zobowiązuje, mówiąc właśnie te słowa o tym sądzie, który nas czeka i na którym zdamy sprawę z każdego najdrobniejszego, a niepotrzebnego słowa. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.